Hakra od wydawnictwa Blam. Bardzo dziękujemy. Taka generalnie ładniutko ilustrowana gra. Trochę dziewczęca się wydaje, ale to nie jest powiedziane tak do końca. I tak. Około pół godziny zabawy od 8 roku życia, 2 do 4 graczy. W środku mamy naprawdę mocny, gruby worek. Przypuszczalnie na kryształki, które teraz opieram. O, nawet podwójnie zapakowane. Młodsze dzieci na pewno zakochają się w tych kryształkach. Śliczne, kolorowe, cała masa. Co dalej? Instrukcje, kilka instrukcji. I tak. Hakra. To jest francuska. Dziwnie otwierana trochę. Bliżej się przyjrzymy angielskiej. I tak, komponenty. Część już widzieliśmy. Przygotowanie, tak, jakie cele gry. Tu coś się, to no, chyba kosteczki energii się, jakieś się wydaje. Tu akcje na tym pasku. No i przykład punktowania. Zobaczymy w praktyce. Teraz tak. Masę kolorowych różnych tutaj jest elementów. To będzie jeszcze w górę szło. I tak to wygląda. Tak to wygląda? Nie tak. Nie tak. Nie tak to wygląda. To wygląda inaczej. Tak to dziewczynka, mega piękną fryzurę. A z drugiej strony, co z drugiej strony mamy? Też mamy planszę z drugiej strony, taką. Tu mamy taką dziewczynkę. I z drugiej strony. Chyba dobra. Chociaż nie wiem do końca. Zaraz zobaczymy. Zła. Tu jest inna główka. Tu jest dobra, tak? Tak to wygląda. Tak to wygląda. I tu będzie ostatnia dziewczynka z mega fryzurą. Źle. Co
Tak to wygląda. Dla dziewczynki z różnych kultur. Tu jakby indyjka trochę, tak? Tu jakby trochę indyjka. Indyjka, hinduska, no. Hinduska. Tu jakby trochę hinduska. Tam była dziewczyna z ciemną skórą, tu dziewczyna z jasną cerą. Te opakowanie tak, przód tak. To jest Hakra od wydawnictwa Blam. Dzięki.